Znany subalski przedsiębiorca pozostanie w areszcie tymczasowym przez kolejne kilka miesięcy. Zatrzymany prawie rok temu Dariusz M. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na kwotę około 1,3 mld złotych oraz uszczuplenia należności Skarbu Państwa w postaci nieodprowadzonego podatku VAT na kwotę około 300 mld zł. Z czasem tę obszerną listę uzupełniono jeszcze zarzutem dotyczącym prania pieniędzy. Od chwili zatrzymania mężczyzna stale przebywa w areszcie. W grudniu 2020 roku sąd wprawdzie dopuścił możliwość uwolnienia dariusza M za kaucją w wysokości 3 milionów złotych, ale wydane postanowienie zostało zaskarżone i sąd drugiej instancji uwzględnił zażalenie śledczych. Podstawowym argumentem przemawiającym za uwzględnieniem kolejnych wniosków Białostockiej Prokuratury Regionalnej jest obawa mataczenia. We wrześniu bieżącego roku do aresztu Tymczasowego trafili również Aleksandra M. i Marcin M., zasiadający we władzach lokalnej spółki zajmującej się sprzedażą paliw.